1 grudnia 2012. Muszę to tutaj opisać. Obudziłem się w panice wcześnie rano. Sen. To był tylko sen. Ale wydawał się tak realny. Ziemia drży. Głośny huk. To wszystko jest teraz tak niewyraźne w mojej głowie. Usiadłem na łóżku. Mój budzik nie działał. Wstałem i próbowałem zapalić światła. Nic. Domyślałem się, że to awaria prądu. Wziąłem mój telefon z komody. Była godzina 3:33. Poszedłem do łazienki po szklankę wody. Moja twarz była pokryta potem, a ja nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Napiłem się, wróciłem do łóżka i prawie natychmiast zasnąłem. Kiedy się obudziłem, na zewnątrz było już jasno. Spojrzałem na budzik. Tylko migał. Całkowicie zapomniałem, że z powodu wczorajszego braku prądu mój alarm nie zadzwoni dziś rano. Szybko wstałem i spojrzałem na mój telefon. Była 10:28. Miałem być w pracy o 8:00. Szybko chwyciłem jakieś ubrania i pobiegłem do kuchni. Otworzyłem lodówkę w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia. Gdy wkładałem chleb do tostera, moją uwagę przykuła telewizja. Wiadomości. Mówili o trzęsieniu ziemi w Islandii. 8,7 w skali Richtera. Wyczuwane nawet tutaj, w Montrealu blisko 3:30 rano. Czy to mnie obudziło? Być może dlatego mój sen był tak realny. Może to nie był sen. Ale ten ryk, co to było? Toster wyrzucając moje tosty przerwał moje myśli. Chwyciłem tost, kiedy to zauważyłem migające światełko na mojej automatycznej sekretarce. I spokojnie wysłuchałem mojego szefa, który mówi mi, że ostatni raz się spóźniłem, bo zostałem właśnie zwolniony. Nawet nie zareagowałem, wciąż wstrząśnięty wiadomościami i moim niepokojącym snem. Nie byłem już głodny. Chwyciłem płaszcz i wyszedłem. To był zimny grudniowy poranek w Montrealu, a ja drżałem, gdy szedłem po schodach mojego mieszkania. Była zima. To był bezchmurny dzień, a śnieg oślepił mnie po wyjściu. Nawet nie martwiłem się moją pracą, a raczej jej brakiem. Jedyną rzeczą w moim umyśle było trzęsienie ziemi. Domyślałem się, że to tylko zbieg okoliczności i wróciłem do mojego mieszkania. Reszta dnia minęła normalnie. Po prostu siedziałem w moim pokoju, oglądając telewizję przez cały dzień. 12 grudnia 2012. Po raz kolejny obudziłem się brutalnie w nocy. Znów miałem koszmar. Ktoś mówił w moim umyśle. Obudził się. On zniszczy wszystko. Musisz. Co to wszystko oznacza? Wmówiłem sobie, że to wszystko tylko sen i poszedłem dalej spać. Tym razem mój budzik obudził mnie o 7:00. Włączyłem telewizor i jadłem śniadanie. Aktualności. Rozmawiali kolejny raz o sytuacji w Islandii. Mówili o grupie krotołazów, która zaginęła po wczorajszym trzęsieniu ziemi. Ekipa ratownicza została wysłana, ale tylko jeden z nich wrócił. Władze starały się od niego dowiedzieć, co się stało, ale on tylko powtarzał: on nas wszystkich zabije, nikt z nas nie przeżyje. To przypomniało mi o moim koszmarze. On niszczy wszystko. Czy moje sny były jakoś powiązane z tym, co się dzieje w Islandii? I co tak naprawdę się tam dzieje? Następny był reportaż o końcu świata. Już wszyscy dawno przestali dbać o przepowiednie Majów o apokalipsie 22 grudnia 2012. Tylko kilku dziwnych ludzi nadal w nią wierzyło. Ledwo go słuchając, zacząłem zastanawiać się, co zrobię bez pracy. Musiałem znaleźć inną i to szybko. Telefon przestraszył mnie i prawie spadłem z krzesła. Odebrałem go i usłyszałem tylko szum na drugim końcu. Halo? Dalej szum. Już odkładałem słuchawkę, kiedy usłyszałem coś. On przyjdzie. Co? Kim jesteś? Odpowiedział mi tylko pusty dźwięk po drugiej stronie. Druga osoba już odłożyła słuchawkę. Co to było? Cała ta historia zaczęła mnie przerażać. Moje sny,
To, co się dzieje w Islandii, ten telefon. Co tu się dzieje? Gdy to piszę, nadal nie wiem. Pójdę spać i pomyślę o tym jutro. 14 grudnia 2012. Znów miałem koszmar. Nie napisałem nic wczoraj wieczorem, gdyż byłem zbyt zszokowany. Jak to wyjaśnić? Islandia zatopiona. Wiem, to pewnie wydaje się szalone. Jeszcze jedno trzęsienie ziemi o sile 10,7 w skali Richtera wstrząsnęło Islandią wczoraj około południa i całkowicie zatopiło wyspę. Nikt nie rozumie, jak to potężne trzęsienie ziemi mogło się wydarzyć. Najdziwniejszą częścią tego wszystkiego jest ostatnia wiadomość otrzymana z Islandii. Jest to mały plik dźwiękowy, w którym słychać szum oraz słowa. On ryczy w nocy. Przyjdzie do was wszystkich. Jak już mówiłem, miałem kolejny koszmar ostatniej nocy. Znów słyszałem głosy w mej głowie. On już zaczął. Patrzcie, co zrobił. Nie spocznie, dopóki on nie zniszczy wszystkiego. Musisz ostrzec wszystkich, inaczej wszystko zniszczy. Ale to tylko sen. Tylko czy aby na pewno sen? Nie wiem już, co mam myśleć. Te sny wydają się być tak realne. A może po prostu myślę za dużo o tym, co się dzieje w Islandii. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło rano także całą Australią. Zacząłem myśleć o apokalipsie ogłaszanej przez Majów. Co jeśli to się dzieje teraz? Jestem paranoikiem, muszę iść spać. 15 grudnia 2012. Co się ze mną dzieje? Czy ja oszalałem? Obudziłem się o 4 rano, stałem w korytarzu, a moje palce krwawiły. Zajęło mi to kilka sekund, aby uświadomić sobie, gdzie jestem. Musiałem lunatykować. Potem zobaczyłem moją ścianę. Była podrapana paznokciami, co wyjaśnia, dlaczego krwawiłem. Było na niej napisane: on jest coraz mocniejszy. On wkrótce będzie w stanie zatopić kontynenty. Co to oznacza? Dlaczego piszę te słowa przez sen? Nie mogłem po tym zasnąć. Po prostu leżałem w łóżku, myśląc o tym wszystkim. Nagle poczułem drganie ziemi. Trzęsienie ziemi? Była już 6 rano. Wstałem i włączyłem telewizję, by dowiedzieć się, co się dzieje. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Australię spotkał ten sam los, co Islandia. Trzęsienie ziemi o mocy 11,2 w skali Richtera zatopiło całą wyspę i spowodowało tsunami, wystarczająco duże, aby zniszczyć Nową Zelandię i wszystkie okoliczne wyspy. Po raz kolejny, jeden ostatni komunikat został odebrany z Australii kilka minut przed trzęsieniem ziemi. Jego ryk jest straszny, nie można go zatrzymać. Ostatnia wiadomość z Islandii też mówiła o ryku. I ratownik też. I to, co zrobiłem przez sen kilka dni temu. Usłyszałem w nim huk. Co się dzieje? To coś powoduje te trzęsienia ziemi? Czy to o tym mówią moje sny? Nie wiem, co myśleć. 17 grudnia 2012. Sytuacja się pogorszyła. Trzęsienia ziemi zaczęły wczoraj występować w Ameryce Południowej. Wszyscy obawiali się najgorszego i stało się. Cała Ameryka Południowa, w tym niewielka część Meksyku, została zatopiona, a tsunami uderzyło w Karaiby, południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych, jak Floryda i Luizjana, oraz małe wyspy na Pacyfiku, które nie zostały zniszczone razem z Australią. Po raz kolejny doniesienia o rykach przyszły od prawie każdego kraju w Ameryce Południowej, minuty przed ostatnim trzęsieniem ziemi. Każdy się teraz boi. Kościoły wzywają wszystkich do zbawienia. Pogłoski o apokalipsie zaczynają być traktowane poważnie. To nie jest naturalne. Za tym wszystkim stoi coś strasznego. Ja to wiem. Coś próbuje powiedzieć mi to w moich snach. Czego oni ode mnie chcą? 19 grudnia 2012. Wszystko jest już jasne. Majowie wiedzieli. Miałem inny sen ostatniej nocy. Wyjaśnili mi. Nie wiem, kim są oni, ale powiedzieli mi, co się dzieje. Coś robi to wszystko. To zatopiło Afrykę wczoraj i zniszczyło Europę i Azję dziś rano.
Zawsze to samo. Trzęsienia ziemi na początek, słychać wszędzie straszliwe ryki i jednokońcowe gigantyczne trzęsienie ziemi, które niszczy wszystko. To wyraźnie staje się coraz mocniejsze. Ameryka Północna to jedyny kawałek ziemi nad poziomem morza w tym momencie. Panuje tutaj chaos. Nic nie jest już pod kontrolą. Myślę, że jestem jedynym, który wie, co się dzieje. Dlaczego wybrano mnie? Nie wiem, ale muszę coś zrobić. 20 grudnia 2012. Będzie to oczywiście mój ostatni wpis w tym dzienniku. Wszyscy jesteśmy straceni. Poniżej opiszę, co się stało. Ostatniej nocy ledwo spałem. I w tym krótkim czasie miałem ostatni sen. Powiedzieli mi wszystko. To budzi się co kilka milionów lat i niszczy wszystko na swojej drodze. Zatapia kontynenty. To naprawdę obudziło się kilka tysięcy lat temu. To stało za zniknięciem Atlantydy. Ktoś jednak znalazł sposób, aby go zatrzymać. Cóż, tak właściwie to tylko znalazł sposób na opóźnienie go, aby zapadł z powrotem w sen na kilka tysięcy lat. Zamrozili to w zamarzniętej Islandii. Powiedzieli o tym Majom. Dlatego ci zrobili kalendarz kończący się 21 grudnia 2012. Wiedzieli, kiedy to się obudzi. Starali się nas ostrzec. Ale dostaliśmy ostatnią szansę. Ja nią jestem. To żyje pod ziemią. To wyjaśnia, jak pogrąża kontynenty. Wchodzi pod nie i burzy ich podstawę. To wyjaśnia, co ratownik z Islandii miał na myśli. Prawdopodobnie spotkał go podczas próby ratowania innych. Słyszałem o bardzo dużej jaskini na północy Montrealu. Mówi się, że idzie bardzo głęboko pod ziemię. Jestem przy wejściu do tej jaskini. Wejdę do niej. Nie wiem, co zrobię i co znajdę, ale muszę spróbować czegokolwiek. Trzęsienie ziemi rozpoczęło się dziś rano. Jesteśmy następni. Ciekawe, czy mogę to zatrzymać. Psychiatra zakończył czytanie małego dziennika. Prowadził go jego ostatni pacjent. Został przewieziony do niego 2 tygodnie temu, w ostatnim tygodniu listopada. Zamknął się w swoim mieszkaniu, aż jego rodzina ostatecznie zdecydowała się zadzwonić na policję, aby wyważyć drzwi. W jego apartamencie był bałagan, a jego znaleźli w pozycji embrionalnej w rogu salonu z dziennikiem przy sobie. Właśnie ten dziennik czytał lekarz. Zdiagnozowano u niego schizofrenię. Słyszał głosy w swojej głowie. Dzisiaj po raz kolejny próbował wyważyć drzwi celi i krzyczał, że miał przyjść do nich i że miał go powstrzymać. Lekarz obawiał się, że nic nie można dla niego zrobić. Dzisiaj przywiózł dziennik do domu, chcąc go spokojnie przeczytać, ale zasnął wcześniej. Obudził się w środku nocy z powodu strasznych koszmarów, więc postanowił przeczytać dziennik. Wywołał w nim niepokój, potwierdził jego diagnozę. Pacjent pisał o przyszłych zdarzeniach, usłyszał rzeczy, które uważał za prawdziwe, co zbliżyło go do szaleństwa. Lekarz spojrzał na budzik. Była 3:33. Przypomniał sobie, co przeczytał i zastanowił się, jaki jest dzień. Przypomniał sobie, gdy ziemia zaczęła się trząść. Był 11 grudnia 2012. Tłumaczenie Domino23 z paranormalne.pl. Dodane przez Biała Dama. Czytał Kwadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów oraz wspierających w serwisie YouTube. Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Syrenki Ladacznice, Toma Lisma, Kłazara, Bartosza Chwalisza, Brutal Dropa, Jana Piwowarczyka, La Crua, Jojo Modo, Arkadiusza Waszkiewicza, Wojtiego 262, Nuzbara oraz Inspektor Magdy M. Do usłyszenia.